Maneczko, tak witam na szóstym odcinku serii Factory na moim kanale. W dniu dzisiejszym, między innymi, przebudujemy sobie całą fabrykę surowców. No i parę rzeczy jeszcze między odcinka sobie zmieszczę. Tak więc przejdźmy sobie do odcinka. Tak więc metodą prób i błędów wynalazłem coś takiego. To jest tak naprawdę na moją bazę bardzo dobry pomysł, aczkolwiek, jeśli ktoś inny by to miał projektować, no to ciężko to widzę. E, więc dla mnie ogólnie taki system jest ok. On się sprawuje jak na początek i ogólnie, ale jeśli bym chciał dodać sobie moduły ulepszeń, to już tak średnio bym powiedział. E, tak więc e, taki system przetwarzania surowców na razie sobie zostawię, dopóki e, nie będę miał jakiejś sensownej ilości modułów do ulepszeń. E, no i co ja jeszcze mogę Wam powiedzieć w międzyczasie, co się dzieje u mnie? Prawdopodobnie na weekend sobie gdzieś wyjadę. Dla Was to praktycznie nie jest różnica, aczkolwiek mówię Wam to po prostu tak. O, nie wiem jeszcze dokładnie gdzie, aczkolwiek gdzieś wyjadę. Prawdopodobnie to się już pojawi na odcinku, więc o to się nie możecie martwić. Ogólnie, w tym odcinku, jeszcze zamieszczę budowę reaktora. Tak więc spokojnie, nie martwcie się o to, że ogólnie sama nazwa odcinka to jest clickbait. Spokojnie, zmieszczę to w trakcie odcinka, tak więc przejdźmy sobie dalej. Jak możecie zauważyć, w tym momencie sobie tworzę przedmioty potrzebne do samego reaktora. Rzecz jasna za chwilę zajmuję się samym uranem. I ogólnie patent, który stosuję na reaktor, nie wymaga jakiejś zbytnio wielkiej ilości surowców. No i w ten sposób też bardzo oszczędzacie sam uran. Zobaczycie zresztą za chwilę, jak już będę sam ten reaktor stawiał. Prawdopodobnie, jeśli ktoś z Was będzie chciał po prostu blueprinta, to napiszcie, to rzecz jasna Wam udostępnię kod. No i co więcej mogę powiedzieć? No i w tym momencie się już zajmujemy samym uranem, przetwarzaniem tego uranu. No i tutaj taką bardzo małą bazę sobie stworzę, rzecz jasna, żeby aby ta ropa była na same działka ogniowe, no i rzecz jasna samą siarkę, bądź kwas siarkowy rzecz jasna chodzi do samych wiertnic. To będzie ogólnie stacja rozładunku oraz sama stacja przerabiania uranu. Nie, no, nie wiem jak się to dokładnie nazywa, ale tak to nazwijmy, przerabianie uranu. Tak, więc zajmiemy się dalszą częścią tego wszystkiego. Więc tutaj widzicie moment, w którym ogólnie sobie stawiam, ogólnie całą kopalnię tego ranu. Ogólnie to jest naprawdę prosty sposób. Z tego też powodu nie stawiam ogólnie jakoś, w sensie lepszego systemu sortowania tych surowców w samej kopalni bo tam po prostu nie ma takiej ilości, nie, żeby ogólnie postawić jakiś lepszy system sortowania. Więc w zupełności tam to wystarczy. No, więc tutaj się już rozpędziłem, tutaj stawiamy aktualnie samą produkcję, rzecz jasna tych rdzeń do reaktora, bądź jak zwał, tak zwał. Z prądem stoimy dość dobrze, reaktor aktualnie stoi, jak możecie sobie zauważyć. Aczkolwiek dopiero podłączamy go całego. Więc, tak jak widzicie, jedyne co potrzebujecie zrobić poza samym blueprintem, stawiacie sobie rurki, rurki z wodą. E, wiem, naprawdę nie lubię wymawiać tego słowa. Stawiacie to sobie, podłączacie że czas na samą wodę. No i w sumie jeszcze przełączacie sobie jeden przełącznik. I to jest w sumie wszystko, co wy musicie wykonać, żeby sam reaktor uruchomić. Reaktor działa na innej zasadzie, jak myślicie, że wszystko działa na raz. Nie, to tak nie działa. Są cztery reaktory połączone razem i to działa na zasadzie poniżej 500 stopni, jeśli ogólnie okolice 500 stopni wkroczą, to uruchamia się jeden reaktor, bądź dwa, w zależności ile tej mocy potrzebujecie, Taką ilość mocy, ogólnie tyle reaktorów będzie aktywnych. Więc to jest naprawdę ekonomiczny system samego reaktora. Za chwilę zobaczycie, jak on działa. Tak więc, jak możecie aktualnie zauważyć, zszedł poniżej 501 stopni i z automatu dał jeden rdzeń do reaktora. Czyli aktualnie bardzo niskie ma zapotrzebowanie energii, tak więc włożył jedynie do jednego. I żeby było rzecz jasna, większe zapotrzebowanie włożył więcej i tyle w temacie. Aktualnie jak możecie sobie zauważyć, yy, można powiedzieć, usuwam yy, całą ilość magazynków zwykłych. Wiem, to naprawdę bardzo późnym momencie samej rozgrywki robię, aczkolwiek yy, po prostu nie miałem takiej potrzeby, ale widzę, że ataki są coraz mocniejsze, tak więc przejdziemy sobie do uranowej amunicji, a że dosyć dużo tego uranu posiadam, to sobie go wykorzystam, rzecz jasna. No i widzicie tutaj za pomocą samych botów, wkrótce będę robić znacznie większą ilość samych botów, bo już mamy energię na dosyć wysokim poziomie, a w razie czego zawsze możemy dodać sobie drugi reaktor atomowy. A to dla nas nie jest najmniejszy problem, ponieważ posiadam dosyć dużą ilość zasobów w znaczeniu samego uranu oraz e, samych zasobów e, zwykłych. No i co mogę więcej powiedzieć? E, no i tutaj stawiam aktualnie sobie samą produkcję samych e, amunicji uranowej. No i w międzyczasie też stworzyłem sobie amunicję do samego czołgu uranową, rzecz jasna. A więc doszliśmy do samego końca odcinka. Ja rzecz jasna Wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się będziemy widzieć w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku szczerze za bardzo nie mam pomysłu, ale coś się obczai. Tak więc dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.